O, to już wrzesień. Zaczyna się rok szkolny, a w branży gier wideo będą królować tytuły o tematyce sportowej. Poza nimi czeka na nas kilka remasterów oraz nowości. Generalnie nie będziemy się nudzić. Crusader Kings 3 premiera 1 września na PC. Różnic między serią Total War i Crusader Kings znajdziemy wiele. Niemniej uderzają w podobne tony. I skierowane są do pokrewnej grupy odbiorców wśród graczy. Wydaje się, że ostatnie rozdawnictwo epika może sprawić, że Crusader Kings 3 nie sprzeda się wybornie na premierę. Ale znając Paradox Interactive i ich zaangażowanie w ulepszanie swoich produkcji, to prędzej czy później przez któreś rozszerzenie gra osiągnie sukces. Marvel's Avengers premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Przed nadchodzącym Marvel's Avengers stoją duże oczekiwania. Dobrej gry o czołowej grupie bohaterów Marvela jeszcze nie otrzymaliśmy. Mimo, że w grze nie zobaczymy aktorów, którzy przez wiele lat udzielali swoich twarzy i głosów w adaptacjach filmowych, to jednak nadchodząca produkcja o superbohaterach przyciąga do siebie akcją i oprawą audiowizualną. NBA 2K21 premiera 4 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Firma 2K jest jedną z najbardziej nielubianych w środowisku graczy. Ma świetną serię koszykarską, w którą bardzo przyjemnie się gra, ale polityka studia doprowadza gamerów do szału. Toni to w tym roku wyszli przed szereg i powiedzieli, że ich nowe gry na kolejną generację konsol będą kosztować 300 zł. W swoich produkcjach mają mnóstwo mikropłatności. 2 potrafi zniechęcić do siebie graczy. Niestety na produkcje koszykarskie mają monopol, bo NBA Live spuściło stonu. Więc jeżeli będziemy chcieli zagrać w nową produkcję o najlepszej koszykarskiej widze świata, to czeka nas kolejna męczarnia. Tony Hawks Pro Skater 1 plus 2 premiera 4 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Seria Tony Hawks Pro Skater otrzyma odświeżenie dwóch pierwszych odsłon tego cyklu. Pewnie wielu graczy nie może się doczekać, aby ponownie poszaleć na rampach i poręczach. Starzy gamerzy pewnie cieszą się, że nadchodząca gra o ekstremalnej jeździe na desce nie otrzyma zmian w mechanice poza dodaniem paru trików, które pojawiły się w kolejnych odsłonach serii. F-Football e PS 2021 premiera 15 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Wojna Pro Evolution Soccer z FIFA trwa od wielu lat. I choć początkowo rywalizacja ta była wyrównana, to jednak teraz FIFA co roku jest lepsza. Głównym powodem jest mniejsza liczba drużyn z oficjalnymi licencjami. Konami raz za razem próbuje uzyskać jakiś klub na wyłączność, ale to nie doprowadzi do nagłego sukcesu. Wydaje się, że póki co PS jest skazany na drugie miejsce w kategorii najlepszych gier o piłce nożnej. I jak co roku, nowe Pro Evolution Soccer debiutuje o kilkanaście dni wcześniej niż nowa FIFA. Impresjonante! to Messi! Crysis Remaster to rozszerzenie platform 18 września do PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kiedyś Crysis palił Pecety. Czy znowu to się stanie wraz z pojawieniem się remastera pierwszej części? Wydaje się, że nie. Jasne, oglądając trailer skok jakościowy, ale grafika nie wygląda na taką, z czym nie poradziłyby sobie nasze obecne sprzęty. Niemniej, myślę, że jeszcze raz warto będzie przeżyć tę niesamowitą przygodę, wdzielając się w postać nomada. Mafia Definitive Edition premiera 25 września na PC PlayStation 4 i Xbox One. Pani gangsterskich klimatów również otrzymają wartego uwagi remastera. Pierwsza mafia raz jeszcze pojawi się na naszych sprzętach, abyśmy mogli przeżyć historię rozgrywającą się w Lost Heaven. W grze uświadczymy parę nowości, pojawią się cutscenki i dialogi, które nie występowały w oryginale. Poza tym to w grze pojawi się ulepszona warstwa audiowizualna. Thomas. Thomas Ponadto czeka na nas Ion Harvest, premiera 1 września na PC WRC 9, premiera 3 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One Total War 3 Kingdoms The Furious Wild, premiera 3 września na PC House Flipper, rozszerzenie platform 8 września do Android i iOS Kingdoms of Amalur Re-Reconing, premiera 8 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One Under Underhive Wars premiera 8 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Star Renegades premiera 8 września na PC. The Outer Worlds: Peril on Gorgon premiera 9 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Junkyard Simulator premiera 10 września na PC. Minoria rozszerzenie platform 10 września do PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Inertial Drift premiera 11 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Spelanki 2 premiera 15 września na PC. Dog Duty premiera 17 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Farm Manager 2020 premiera 17 września na PC. Pacer premiera 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. WWE 2K Battlegrounds, premiera 18 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Pretorians HD Remaster, rozszerzenie platform 18 września do PlayStation 4 i Xbox One. Unrailed, premiera 23 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Little Big Workshop, rozszerzenie platform 24 września do Xbox One. Last from Beyond, premiera 24 września na PC. Series Sum 4, premiera 24 września na PC. This is the Zodiac Speaking, premiera 24 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Port Royal 4, premiera 25 września na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. The Walking Dead Onslaught Premiera 29 września na PC i PlayStation 4. A wy na jaką premierę września czekacie najbardziej? Bo ja!